Spotykamy się w bardzo gorącym okresie protestów, wielu manifestacji ogólnopolskich, ale także ogólnoeuropejskich. Czy w tym momencie to jest jedyna droga i ten punkt taki, powiedziałabym, w którym doszliście do ściany, że inaczej się już nie da? Uważam, że protest, taki forma protestu, którą w tej chwili widzimy, czy to w kraju, czy to w Europie, to jest nasze jedyne narzędzie, którym jesteśmy w stanie pokazać innym, że coś się dzieje. Jesteśmy obecnie w takim momencie, że no już nie możemy dłużej czekać tak naprawdę na to, co przyniesie przyszłość, tak? Musimy już zacząć działać tu i teraz, w tym momencie, no bo jeżeli nie my, to nikt tak naprawdę za nas tego nie załatwi. Uważam, że forma, którą przyjęliśmy w tym momencie, aby nagłośnić, pokazać problem, staramy się pokazywać to i jak najmniej przeszkadzać innym, tak? Bo wiadomo, możemy, nie wiem, nie zasiać części swojego pola, możemy po prostu w formie protestu nie wyjechać z nawozami, z opryskami, ale nikt tego nie zauważy, oprócz nas. Doszliśmy do innych, tak bardzo płynnie. Właśnie chodzi w tym momencie o społeczeństwo. We Francji rolnicy cieszą się bardzo dużym poparciem społecznym. W Niemczech coraz większym. U nas nadal jest z tym problem. Nadal w momencie, kiedy pojawiają się blokady, pojawiają się protesty, spotykamy się z bardzo różnymi komentarzami. Co by należało zrobić? W jaki sposób edukować społeczeństwo, żeby zrozumieli, że tak naprawdę od was zależymy my, konsumenci, wszyscy? Podejrzewam, że niezrozumienie i taka niechęć wręcz do protestów, jakichkolwiek protestów rolników, wynika z tego, że no już dobrych prawie 10 lat temu protesty mocno utrudniły życie praktycznie wszystkim, tak? Całkowita blokada kraju, która nie jest w tej chwili praktycznie żadnym ani rozwiązaniem, ani celem naszym, no, spowodowała taką naprawdę dużą niechęć w stosunku do nas, tak? I sam problem, który miał być uwidoczniony, zszedł jak gdyby na drugi plan, a na głównym planie byliśmy my na barykadach, tak? W tym momencie jakiekolwiek protesty, które są organizowane, zawsze staramy się pokazać, że jesteśmy, ale niekoniecznie wyjeżdżać na same drogi, na to, żeby zablokować jakąkolwiek drogę, utrudnić komuś życie. Odbiór jest bardzo różny, tak? Od fajnych gestów wsparcia, jakikolwiek, nie wiem, przejazd, jakąkolwiek drogą, która nie jest zblokowana, ale po prostu jedziemy, pokazujemy się, żeby nas ktoś zauważył, i od takich fajnych gestów wsparcia, pomachania, zrobienia zdjęcia, uśmiechu, poprzez dużo różne mniej przyjemne rzeczy, no to się zdarza i to rozumiemy, tak? Ale to jest nasza jedyna możliwość, aby ktokolwiek nas zauważył w tym momencie. Czy myśli pan, że w naszym kraju może dojść do protestów podobnych do tych we Francji? Z takim rozmachem, z taką siłą? Czy jednak u nas to będzie odbywało się dużo grzeczniej, powiedziałabym, choćby ze względu na obostrzenia prawne, które są później bardzo dotkliwie obciążają rolników karami, mandatami? Wydaje mi się, że u nas jest to troszeczkę inaczej organizowane, bo staramy się organizować oddolnie. Taką pocztą pantoflową troszeczkę, i w tym momencie to, co już wspomniałem, nie ma parcia, żeby komuś zaszkodzić. Nie sądzę, żeby doszło przynajmniej na ten moment do jakichkolwiek tak spektakularnych protestów, jakie mieliśmy okazję oglądać w tej chwili w telewizji. Myślę, że będzie to w wielu miejscach, na mniejszą, powiedzmy, skalę, mniejszymi grupkami, ale będziemy starali się po prostu pokazywać, że jest problem, no i niech ktoś zwróci na niego uwagę. To, o czym mówią właściwie wszyscy moi rozmówcy, protest jest oddolny. Dlaczego jest dla was tak ważne podkreślanie tego, że jest to protest oddolny, zorganizowany przez rolników, bez żadnych politycznych szyldów? Z tego względu, że tak naprawdę boimy się jednej rzeczy, że jeżeli ktokolwiek zauważy siłę, która w nas drzemie, tak? My nie chcemy, żeby się ktoś pod to podpinał, żeby zbijał na tym kapitał polityczny. Mamy tak naprawdę rząd od 2 miesięcy. To też nie są protesty skierowane przeciwko nim.
My chcemy pokazać, że jesteśmy, że czekamy tu, żeby o nas nie zapominali, bo dostali od nas naprawdę mocny, twardy mandat do działania. Bardziej to jest na zasadzie przypomnienia, tak? Ale również pokazania, że tu jesteśmy, że czekamy, żeby o nas nie zapominali. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.